12 lipca 1945 roku w Polsce północno-wschodniej, na obszarach ówczesnych powiatów Suwalskiego, Augustowskiego i północnej części Sokulskiego, czyli na obszarze Puszczy Augustowskiej i terenach do niej przyległych, rozpoczęła się wielka akcja pacyfikacyjna skierowana przeciwko polskiemu podziemiu niepodległościowemu. Wzięło w niej udział kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, wojsk NKWD, przy wsparciu logistycznym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i pracowników Urzędu Bezpieczeństwa, a także dwóch kompanii Wojska Polskiego. Dlaczego przeprowadzono tę akcję? Otóż po przemieszczeniu się sił sowieckich wiosną 1945 roku na zachód, tutejsze podziemie rozpoczęło akcję przeciwko funkcjonariuszom sowieckim, przeciwko aparatowi komunistycznemu polskiemu. Głównie to był jakby rewanż za zachowanie się funkcjonariuszy sowieckich, żołnierzy Armii Czerwonej, za rabunki, gwałty, które oni wówczas dokonywali. To było bardzo oczywiście niewygodne dla Sowietów, ale szczególnie dla nich było niewygodne, niedobre ataki na konwoje ze zdobyczami wojennymi, które szły z Prus Wschodnich w głąb Związku Sowieckiego. W związku z tym sprawa ta stanęła na najwyższym szczeblu we władzach sowieckich i podjęto decyzję o takiej obławie. No, oczywiście to było na rękę także polskim władzom, które myślały, że dzięki temu także umocnią swoją władzę na tym obszarze. Nie mamy pojęcia, mówił tak.